zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blip Bip! Zobaczcie, gdzie dziś jesteśmy! Znajdujemy się w Kers w Burien w stanie Washington. Tak! C-A-R-E-S! Kers! Tak! Kers to schronisko dla zwierząt. Tak, to tutaj żyją zwierzęta do czasu, aż ktoś, może taki jak wy, przyjedzie i zaadoptuje jedno z nich. Te zwierzęta potrzebują nowych domów. Zobaczmy, kto jest wewnątrz! Tego psa? Tak, ten pies jest bardzo mały. Wygląda trochę jak szczeniak. Tak, bardzo małe psy, takie jak ten, nazywane są szczeniakami. Usiądź sobie. To jest Szafir. Wow, jest takim słodkim kociakiem. Hej, Szafir! Jak się masz? O, jest taki mięciutki. To jest Cuddles. Uwielbia się przytulać. O, jest mięciutka i kocha zabawę. Fantastycznie było spędzić wspólnie trochę czasu w lokalnym schronisku. Ale hej, nawet jeśli nie możecie adoptować zwierzęcia, możecie tu przyjechać i poświęcić zwierzakom swój czas. Tak, możecie je tu odwiedzić, pogłaskać je, a może nawet zabrać któryś z nich na spacer. Albo pobawić się z kotami w pokoju dla kociaków. Tak, to była super zabawa. Spójrzcie na to! Teraz jestem w Pass and Relax w Burien w stanie Washington. Tak, to jest przedszkole. Lajno, lubisz być głaskany? Tak, to przedszkole, przy którym jest plac zabaw. Wiecie, takie miejsce, w którym można się bawić. Tak, to jest plac zabaw dla psiaków. A Lajno i ja bawimy się tutaj. Hej, mam pewien pomysł. Może pozwolimy, żeby Lajno pobiegał? Place zabaw są dużo fajniejsze, kiedy są na nich przyjaciele. Zaprośmy tutaj psich przyjaciół. Wow, zobaczcie, ilu przyjaciół ma Lajno. Okej, nadszedł czas, żeby Lajno został wykąpany i ostrzyżony. O, pewnie po kąpieli będzie bardzo czysty i do tego pachnący. Okej, zabierzmy go do środka. Idziemy, Lajno! To jest różowy stół groomerski. To na nim stoją wszystkie psy podczas zabiegu. A to tutaj to fioletowy pasek na brzuch. A tu jest kolejny pasek. Nazywamy go pomocnikiem fryzjera. Dzięki temu specjalnemu zabezpieczeniu pies nie spadnie ze stołu podczas zabiegu strzyżenia. Hej, spójrzcie tylko. Wow, widzicie tę skrzynkę?
W tej skrzynce jest dużo rzeczy, których używa fryzjer, wykonując swoją pracę. Wow! Ale ekstra! Dobrze, patrzcie. Tutaj mamy jakiś szampon. Ten szampon ma zapach śliwkowy. O, a tutaj mamy chyba jakieś maszynki do golenia. Wow! Maszynek do golenia używamy, żeby skrócić psią sierść. A to urządzenie to pilnik do pazurów. Włączmy je. Ale fajne. Okej. Wow. Tak, a to? Tak, to wygląda jak nożyczki. Tak, ale nazywamy je degażówkami. Wow. Sierść psa jest o wiele cieńsza od ludzkich włosów. A te nożyczki naprawdę doskonale sobie radzą z sierścią psów. Połóżmy je na stole. Weźmy te w kolorze czerwonym. Okej. Przy używaniu tych degażówek trzeba być bardzo ostrożnym. Doskonale! Okej. Czego jeszcze potrzebujemy do obcięcia sierści Lino? Zobaczmy. O! Hej! Co powiesz na strzyżenie? Hej, a ty co na to powiesz? Wygląda na to, że te psy już są ostrzyżone. O, spójrzcie na to. Wow, to grzebień. Tak, wiecie, że wszyscy ludzie czeszą swoje włosy i szczotkują je. Psy też tego potrzebują. Wow. Cześć. Okej, połóżmy grzebień na stole. O tak, obok tej pary degażówek. No dobrze, co my tu jeszcze mamy? Wow, to chyba jest jakiś spray do dezynfekcji. Możemy go użyć po tym, jak skończymy strzyc Lino, żeby odkazić przestrzeń przed kolejnym psem. Wow, kruche ciastka? Uwielbiam kruche ciastka. To są perfumy dla psa o zapachu kruchych ciastek. Powinniśmy je tam zanieść. Spójrzcie na to! Kolejna szuflada! Wow! Jest tu całe mnóstwo odjazdowych rzeczy. Spójrzcie na to! To wygląda jak szczotka. Ale nie taka zwykła szczotka czy grzebień. To szczotka nazywana pudlówką. Dobrze. Pudlówkę też położymy tutaj. Wow! Ale to będzie zabawa! Zobaczmy. Pamiętacie te maszynki, które oglądaliśmy? Tak! Widzicie? To są nasadki dystansowe. Zakładamy je na maszynkę i dzięki nim możemy uzyskać różną długość sierści. Popatrzcie, porównajmy jedną do tej. Tu sierść będzie dużo krótsza. Okej, weźmy tę i tę zieloną nasadkę. Wow. No dobra. Chyba mamy już wszystko, czego nam trzeba, żeby skrócić sierść Lino. Dobrze, więc mamy tu maszynkę, degażówki, nożyczki, grzebień, pachnące psie perfumy i szczotkę pudlówkę. Mamy jeszcze sporo rzeczy, których możemy użyć, ale na razie nie są potrzebne. Tak. Wow, spójrzcie na Lino! Obcięto mu sporo sierści. Zobaczcie. Wow, to jest właśnie sierść Lino. Wow, ale mięciutka. O, tak, mógłbym z niej zrobić poduszkę. Wow. Hej! Podoba ci się sierść Lino? Ładnie pachnie? Ale śmiesznie. Wow, patrzcie, Lino jest gotowy.
No i jak wygląda? Spójrzcie na jego duże, puchate uszy. Wow. Jaką ma przerażającą bandanę. O, widzimy na niej dynię. A to wygląda jak lama i peleryna. Wow, okej, Lino, możemy iść do domu. Do widzenia. Pa, pa. Cóż, to już koniec tego filmiku. Ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, musicie jedynie wyszukać moje imię. Przeliterujemy je razem? Gotowi? B-L-I P-P-I Blippi. Dobra robota. Świetnie. Pa, pa. Blippi, ze mną dowiesz się, świat ciekawy jest. Blippi, Blippi, zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił. Blippi!